Widzowie, jestem z moim młodszym rodzeństwem, no i pora na budowanie sekretnych baz. Czy jesteście gotowi? Czy macie już pomysł jakiś? Nie, jesteśmy, mam. Tak, jest pomysł na tajną bazę. No dobra, robimy dzisiaj 3 rundy i w każdej z nich każdy z nas buduje tajne bazy, takie, których mam nadzieję, że nasi przeciwnicy, czyli w sumie wy, nie znajdziecie. Każdy ma swoją planszę i tutaj wszędzie jest zrobione tak, że jest jakiś element z wioski, jest jakieś po prostu trawa, jakieś drzewa, więc wszędzie można coś poukrywać. Dobra, mutujemy się, każdy idzie na swoje pole i widzimy się za 10 minut ze swoją bazą, okej? Okay? Lecimy, let's go! Okej, rozumiemy się, elo! Lecimy! Okej, widzowie, ja już się zmutowałem, no i teraz możemy zacząć tutaj sobie elegancko budować sekretną bazę. Oni nie wiedzą, że ja mam przygotowane genialne rzeczy, które po prostu umożliwiają budowanie coraz to lepszych baz. No i zobaczcie, mam na przykład takie łóżko, które dzięki tutaj postawieniu, ja to widziałem w ogóle, widzowie, na kanale Odpaliona, także możecie do niego wpadać, bo on mi właśnie podesłał tą modyfikację, dzięki której można właśnie takie rzeczy tutaj robić i oszukiwać, czajcie to? Zobaczcie, mamy normalne łóżko, powiecie, ale jak postawimy tutaj, to zobaczcie to, pyk, i robi nam się tajna baza, co to jest w ogóle, widzowie, przecież to jest genialne, tego się nie da w ogóle znaleźć, to wygląda totalnie niekonwencjonalnie i wydaje mi się, że od tego to totalnie trzeba zacząć, to jest taka pierwsza podstawowa tajna baza, my ją tutaj troszeczkę oczywiście rozbudowywujemy, czyli czekajcie, żeby tutaj tego oczywiście nie zniszczyć, czyli schodzimy tutaj, okej, okay. Czy mi się tutaj to poświetli, dobra, żebym ja tutaj tam nie zniszczył tego bloku, bo nie chciałbym go tam uszkodzić, prawda, żeby tutaj nam się nic z tym nie stało, dobra, czyli zrobię ok, nasza tajna baza jest tutaj, dobra, ok, i tutaj się będzie wchodzić, dobra, 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 i tutaj sobie zrobimy drabinkę i tu się będzie elegancko naszej tajnej bazy wchodzić, zobaczcie na to, i ja nie mogę się już doczekać, kiedy oni będą tej bazy szukać i nie będą mieli tego znaleźć, bo zobaczcie, to jest praktycznie totalnie niewidoczne dla normalnego człowieka, wiecie, ktoś sobie wchodzi i on nie pomyśli, że tutaj, wiecie, akurat pod tym łóżkiem coś jest, tutaj wiadomo, ten kolor trochę tak się, no niestety świeci, to może tutaj jakoś, nie wiem, to ogarniemy to światłem, nie, chyba się nie uda, dobra, no może po tym ktoś się szczai, ale wydaje mi się, że nie, że raczej tutaj nie będą na to tak patrzeć, więc jest szansa, widzowie, że to się uda. Dobra, otwieramy nasze łóżeczko, pyk, wchodzimy do tajnej bazy i lecimy tutaj z lekką modyfikacją, widzowie, nasza pierwsza tajna baza nie będzie jakaś genialna, to będzie takie zwykłe pomieszczenie, gdzie będziemy mieli po prostu jakieś małe skarby i będzie tutaj taki malutki pokoik, widzowie, więc to akurat będzie spokojna tajna baza, wiecie, pierwszy poziom też nie może być za mocny, oni też nie mogą się zbytnio skapnąć, widzowie, jak to tutaj ma wyglądać, mykniemy tutaj sobie to w taki sposób, tutaj zabudujemy to oczywiście całe, mógłbym sobie w sumie tutaj użyć siekierki, byłoby szybciej, więc weźmy sobie pyk, pyk i dodamy sobie tutaj troszeczkę światła, czyli po prostu wpiszemy sobie pochodnie i dodamy sobie elegancko kilka pochodni, żeby w naszej tajnej bazie oczywiście było jasno, w niej zrobimy sobie totalnie profesjonalny gaming room, żeby można było, widzowie, grać sobie tutaj na genialnym, szerokim monitorze plazma, let's go, i tutaj sobie zrobimy, widzowie, eleganckie biureczko, dzięki któremu, o proszę bardzo, można tutaj będzie bardzo miło spędzić sobie czas, można oglądać taki właśnie krajobraz w naszej tajnej bazie, a w dodatku będzie tutaj piękne krzesło, a za nami będzie tutaj piękna beczka, a raczej cały stos beczek, proszę państwa, do samej góry, w której będą schowane, proszę państwa, zimne napoje z wodą, oczywiście poteczki, więc to jest taka typowa baza dla prawdziwego gamera, tajna baza dla gracza, który lubi sobie na komputerze troszeczkę wieczorami pośmigać, ale lubi też oczywiście tutaj lekko poszukiwać młodsze rodzeństwo, a więc damy sobie tutaj bardzo jeszcze dużo kurczoka i damy bardzo dużo tutaj pork chopa, elegancko mi się wydaje, tutaj dodamy jakieś, tutaj myślę, że dachu chyba nie ma sensu jakiegoś specjalnego robić, bo to wiadomo jest tajna baza, możemy leciutko tutaj tylko tak właśnie, o, kilka deseczek, kochani, tylko pododawać, żeby było właśnie w taki sposób i ewentualnie jakiś taki mały obraz, o proszę bardzo, tylko nie chcę takiego dużego, halo, daj mi jakiś taki mniejszy, no nie, usunąłem to, dobra, jestem, widzowie, za bardzo nieskupiony tutaj, o, dobra, pyk i pyk, o, dobra, coś, nie, to nie pasuje, widzowie, to totalnie nie pasuje, może coś takiego, o, może to lepiej, ale tyle chyba wystarczy i ewentualnie tutaj możemy dorobić taką półkę i tutaj dać na przykład jakieś kwiatuszki, o, elegancko, i tutaj jakiś może jeszcze kolejny obraz i tutaj ewentualnie jakieś dwa małe kwiatki, proszę państwa, pyk i pyk, dobra, ja sobie tylko te itemki tutaj przesunę, żeby one mi nie znikły, no i ja tak myślę, że naprawdę nasza tajna baza jest gotowa, minęło 5 minut od budowania tej tajnej bazy, ale ja myślę, że trzeba jeszcze, widzowie, młodsze rodzeństwo
Państwo, zrobić tutaj w bambuko i zrobić fake tajną bazę, czyli zrobić tutaj one way glass, ok, czyli bierzemy właśnie coś takiego i nasze młodsze rodzeństwo, właśnie moje młodsze rodzeństwo będzie myśleć, że to właśnie, oj, tylko tutaj widać moją tajną bazę, o nie, to nie może być tam, dobra, musimy troszkę się przesunąć, dobra, pójdziemy tutaj, o, i zbudujemy tutaj taką fejkową tajną bazę i oni będą myśleć właśnie, że to jest ta tajna baza i tutaj, ok, zrobimy tak i tutaj to odsłonimy, wiecie, że mi to przez przypadek tego nie zasłoniłem, dobra, to doprecyzujmy to jakoś o wiele bardziej, dobra, żeby tutaj coś faktycznie było, damy tutaj, nie wiem, cokolwiek tak naprawdę, jakąś beczkę, o, dwie beczki na przykład, nie? Oni będą myśleć, że coś tutaj jest, bo to tak wygląda, że jakby coś tutaj było, nie? Widzicie, taka dziurka jest, okej? No i to jest to, co mi się wydaje, że będzie wyglądać naprawdę nieźle, a więc ja więc sobie czekam, aż moje młodsze rodzeństwo zbuduje swoje tajne bazy i lecimy. A więc dobra, zaczniemy od mojej połówki, no i proszę bardzo, szukajcie tajnej bazy, ja nic nie podpowiadam, możecie sobie szukać elegancko, gdzieś tutaj jest ukryta tajna baza, ja nic nie mówię, o nie... Nie! Mamy na poważnie? Nie! Nie, dobra, okej? Myślałem, że znajdziecie to później, ale dobra, to nie jest moja tajna baza. To moja tajna baza nie jest. To był fake, żeby was wyrobić. Gdzieś tutaj jest ukryta tajna baza. Mogę wam dać małą podpowiedź, że jest ona gdzieś w domku. Więc tutaj... Tak myślałem. Aaa, no Dawid, nie postarałeś się. No co, no masz trzy domki tylko, więc no. Więc gdzieś tutaj... Ja go odnaleziony, to jest moja tajna baza, patrzcie jaka kozacka, elegancko za łóżkiem tutaj, elegancko tajna baza, taka zrobiona, wiecie, no tutaj tak elegancko, ale jak wam to szybko zajęło w ogóle, co jest, ej, ja myślałem, że wywiększymy to bam, no okej, no mają znaleźć się, dobra, no, powiedzmy, że wam się udało, idziemy do Wery, dobra, Wera, gdzie ty swoją tajną bazę tutaj ukryłaś, dobra, gdzieś tutaj jest ukryta ta tajna baza, dobra. Gdzie jest tajna baza? Vera, może jakaś podpowiedź mała, co? Jakaś... dobra, chociaż... nie w domkach, w żadnym domku, nie. Jesteśmy tu blisko? Okej, dobra, w żadnym z domków, dobra. Ale co? Dobra, nie wiem, Vera, pokaż, gdzie jest tajna baza, bo tak możemy szukać dobra. W nieskończoność. Gdzie jest twoja tajna baza? Gdzie ukryłeś? Czekaj, bo cię nie widzimy. O, no. Dawaj. O ja, w wodzie tutaj, co jest? Nie wpadłem na to, pokaż. Zgadnijcie kod. Nie ma szans, że zgadnę, no nie zgadnę. 2010? Nie, 1, 2, 3, 4. Ale a, czyli taki prościutki. Ale baza, ej! Jaka tajna baza, co jest? W twoim kolorze, ładnie. A tutaj co jest? A, skrzyneczka 1, na kod. 1, 2, 3, 4. Aha, i diaksy, Vera! Ale diamentów, no, i ale patrz, tutaj, no. Jeśli wspomniałam od ciebie, to jeszcze tutaj to postawię. A, czyli świeczki, aha, monitorek, dobra, niech ci będzie, okej. Okay. Ładna tajna baza, no, muszę przyznać, że... Dobra, nawet nie jest zła. Wy się nie postaraliście pod względem ukrycia. Tak, to dobra, zobaczymy twoją. No. Dobra, przejdźmy do Szymona, tutaj sobie taką dziurkę szybką zrobiłem, już. Możecie tędy przejść, albo... O, dobra, tam normalnie sobie możecie przejść, dobra. Okej, Szymon, gdzie ty ukryłeś swoją tajną bazę? Gdzie ty to zrobiłeś? No, nie szukajcie na powierzchni, bo tego nigdy nie znajdziecie. Dobra, to dawaj, pokazuj, bo jak to jest tak ciężko ukryte... Co jest? O, tak właśnie myślałam. Jak wykorzystał teren, typ, co jest w ogóle? Chwila, bo tam tego nie znajdę. Gdzie jest twoja tajna baza, typie, co jest? Daj, chodźcie tu. Okej, dobra, no. Aha, i to będzie ghost block. Aaa, klapa po prostu. Jak się spada? Co jest? Jaka tajna baza? Ej, na samym dole spaliło ci się. O nie, spaliło ci się od lawy. Ta, specjalnie ci się cała baza spaliła. No co ty gadasz? Cała baza ci się spaliła, typie. Była taka stara pod ziemią. I niby specjalna. Dobra, no niech ci będzie. No okej, ładna baza, dobra. Zobaczymy, jak wam pójdzie w rundzie drugiej. Bo teraz, widzowie, pora na rundę drugą. Widzowie, wpadłem na genialny pomysł. Zmutowałem się właśnie już na Discordzie. Moje młodsze rodzeństwo mnie nie słyszy. Ale słuchajcie, bo nawet walić to, żeby dzisiaj budujemy tajną bazę. Zrobimy też tak, że będę ich podglądać, co oni budują. I dzięki temu będę mógł ich bazę znaleźć w sekundę. I na pewno się zdenerwują, ale dobra, teraz właśnie na to wpadłem, że to na pewno będzie dobry pomysł, ale dobra, weźmy z naszego tutaj zasobu kolejne drzewko, dobra, tutaj teraz stawiamy takie drzewo, iść, no i to jest naprawdę destroy the top ladder to remove, patrzcie, pyk, tutaj się otwiera właśnie guziczkami, okej, klika się tutaj, pyk, guziczek, okej, trzeba klikać wszystkie guziczki w czas, nie zdążyłem otworzyć tajne bazy, nie, szybko, ej, nie zdążę, dobra? Zdążę, dobra, okej. Pyk, patrzcie.
Otwiera się tajna baza! Let's go! Mamy coś takiego. Dobra, i teraz to tutaj można zniszczyć elegancko i można tutaj dobudować tajną bazę. Patrzcie, zamkło się. I teraz tutaj budujemy naszą sekretną bazę, która będzie po prostu genialna, widzowie. A więc tak, teraz dajemy tutaj po prostu sobie siekierką. Zrobimy, żeby tutaj więcej było miejsca, wiecie, będzie po prostu szybciej. Czyli wpisujemy ukośnik kut. Ukośnik kut, elegancko, proszę bardzo. I teraz bierzemy sobie pochodnie, żeby tutaj oświetlić, bo ja dosłownie, widzowie, nic nie widzę na razie. Okej, jest pięknie. Teraz w naszej sekretnej bazie trzeba zrobić coś lepszego, bo oni naprawdę swoją tajną bazę zrobili bardzo ładnie, a ja tutaj nie zamierzam odstawać od nich, więc zrobimy sobie tajną bazę z stone bricka, żeby ona tutaj była taka dość ciekawsza, prawda? Czyli tutaj będzie taka, już widać właśnie, że będzie zrobiona w innym stylu, ale teraz zrobimy tutaj, widzowie, naprawdę potężny magazyn, w którym będzie bardzo dużo broni, a dzięki temu będzie można się tutaj naprawdę solidnie uzbroić. To będzie element przewodni naszej sekretnej bazy, którą będziemy robić. Ale zanim, widzowie, będę robić moją tajną bazę, sprawdźmy, jak idzie mojemu młodszemu rodzeństwu, które one gdzieś sobie tutaj tą bazę robi, dobra. Werka widzę, że robi tu, nie, Szymon tutaj robi, dobra, i gdzie to jest, gdzie to jest, żebyśmy od razu to mogli obczaić sobie, dobra, on robi tutaj, czyli w tym domku, dobra, 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 ja muszę to zapamiętać, ten domek i tutaj będzie mieć jakieś sekretne przejście, a, widzę, że drzwi, dobra, 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 okej, okej, a Vera, dobra, Vera, gdzie robi tajną bazę, gdzie jest Vera, Vera jest tutaj, nie, to jest villager, gdzie jest Vera, nie widzę totalnie Wery, gdzie Vera robi tajną bazę? Ej, dobra, bo ona widzę, że tutaj nie ma totalnie Wery, gdzie jest, ej, dobra, Vera robi tajną bazę gdzieś w jakimś miejscu, gdzie je totalnie nie widać, bo tu jest Szymek, dobra, dobra, ja muszę sprawdzić tak, widzowie, bo gdzie ona jest, jak nisko, co jest, ona tutaj sobie robi tajną bazę, dobra, gdzie to jest, a w jaskini po prostu, dobra, 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 czyli ona jest w jaskini, dobra, w tej wodzie, okej, znajdziemy to, widzowie, dobra, tutaj, trzeba to zapamiętać, dobra, ale lećmy do naszej tajnej bazy, żeby ją można było po prostu skończyć, widzowie, żeby tutaj to nie było podejrzane. Na dole zbudujemy sobie, widzowie, coś takiego i damy sobie tutaj piękny karpecik i do tego damy pod tym sobie lanterny, żeby tutaj było bardzo jasno, żeby tutaj nie było nigdzie ciemno, o, proszę bardzo, elegancko, pyk, coś takiego. Tutaj właśnie z lewej strony będzie zrobione takie miejsce dla amunicji, a z prawej strony będą bronie i dzięki tym broniom można się obronić przed złymi zombiakami, przed złymi jakimiś stworami, bądź jakimiś złymi ludźmi. Tylko czy tutaj dawałem już bazukę? Chyba nie dawałem bazuki, tutaj nie było nie, jest bazuka. Bazuka, machine pistol jest, assault rifle też mamy, dobra, czyli tutaj po prostu damy sobie pistola, będą dwie bazuki. Niech tak zostanie, okej? A tutaj dajemy sobie, widzowie, elegancki obraz, dzięki któremu będzie można tam przejść dalej do naszej tajnej bazy. Patrzcie, tutaj zrobimy takie coś, okej? I tutaj będzie kolejne przejście do kolejnej bazy, ej! Czemu tego nie mogę? O, dobra, jest pięknie, widzowie, pięknie, nawet tego za bardzo nie będzie widać. O, zrobimy coś takiego, tylko czemu to jest takie same? Ej, daj mi się inne, dobra, o, dobra, coś takiego, nie? I tutaj będzie iść, elegancko można przejść i tutaj, widzowie, będzie skrzyneczka z ukrytym jeszcze diamencikiem. Tylko sobie weźmiemy tutaj jeszcze, o, troszeczkę stone bricksa, widzowie, żeby tutaj to było bardziej dopracowane. Okej, elegancko i zobaczcie, tutaj w tym miejscu stawiamy sobie chesta, stawiamy tutaj troszeczkę jeszcze pochodni, żeby tutaj było, o, właśnie, nie! 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 Postawiłem to drzewo tu przez przypadek! O nie! Co tu się stanęło? Nie, to nie tak miało być! Nie, teraz jak to zniszczyć? Destroy the top of the ladder? Czyli to chyba. No, jak to zniszczyć teraz tą tajną bazę? Nie wytrzymam! Dobra? O! Dobra, zniszczyłem, dobra, zniszczyłem? Zniszczyłem chyba, dobra, udało się. Ja nie mogę, już myślałem, że ta tajna baza mnie tutaj wyda, nie? O nie, ale by było. Dobra, damy sobie... Co jest? Dobra, to są jakieś barier bloki. Coś tutaj się dzieje w ogóle. Dobra, dajemy skrzynkę, dajemy tak. I tutaj do środka dajemy, widzowie, kilka skarbów, czyli po prostu troszkę jakichś diamencików. O, elegancko. Jak ktoś to znajdzie, to będzie miał nagrodę, a jak nie znajdzie, no to będzie mieć problem. Ja jedynie nie wiem, jak z tej tajnej bazy się wychodzi. Chyba prawym po prostu przyciskiem, tak? Się wychodzi? A jak... Okej, dobra, tego szczerze nie przewidziałem, no ale dobra, zostawiamy tak. Ja nie mogę, dobra, oni znajdą ten guzik, oni znajdą ten guzik, no nie, oni to strzają się, dobra, nie. Mam nadzieję, że się nie strzają, lecimy zobaczyć. Założę się o 50 zł, że teraz mojej tajnej bazy nie znajdziecie. Nie macie szans, dawajcie, powodzenia. No, 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 no i co, to ten, znowu. To nie jest to, dobra, nie, ja już to tutaj zablokuję, bo to żeby was nie myliło. O, tego nie ma, no, powodzenia, powodzenia. Gdzie jesteście? Ja będę mówić ciepło, zimno, dobra. Zimno, 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 zimno we dwóch. Werka cieplej. Zimno, o. Zimno, nie, zimno, zimno, zimno. O, Szymon, ciepło. No, cieplej, zimno, zimno. Tam, no, w tamtych rejonach cieplej, ale to nie to. Tam zimno, zimno, zimno we dwóch, zimno. Wera cieplej. Ciepło, ciepło, pickers. Ciepło, pickers. Gorąco, gorąco, pickers. No nie, co ty, co ty robisz, typie?
Co ty robisz? Co ty robisz? O, tu jest guzik. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, jest. Ej! O! Co? No nie, no patrz! No nie, no co wy zrobiliście? Zepsuliście moją tajną bazę! Zepsuliście moją tajną bazę! No nie mogę z was! Zepsuliście na game modzie, co za... Nie, nic po nie. No jeszcze mi diamenty kradnie, no nie! Jakie złodziejstwo, no nie mogę, dobra! O, pistolety! Co to? No nie! Ej, co ty robisz? Bazooką zniszczyłeś mi całą tajną bazę! No, sorry, bo nie chciałem. Jaki ty? Dlaczego ty to zrobiłeś w ogóle, koleś? No nie mogę z ciebie, no. Ja nie wytrzymam zaraz. Nie dość, że widzowie mi całą bazę zniszczyli, to jeszcze mi tutaj widzowie, no nie, no nie, bazooką jeszcze we mnie strzela. Dobra, idziemy do was. Ja się wkurzyłem teraz, nie? Całą tajną bazę mi zniszczyliście. Cały mój genialny pomysł. Dobra, koniec tego. Vera, ja myślę, że Vera swoją tajną bazę ukryła, a może tutaj? Ja nie wiem, gdzie ja ją ukryłam. Może gdzieś tutaj w wodzie? Może coś? Tu, pod fontanną, Dave'o. Tak, Dawid znalazł. Vera, znalazłem! Vera, Vera, znalazłem twoją tajną bazę! Co jest, jak łatwo! Ej, to jest serio twoja tajna baza, Vera, taka prosta? Ale nie, jeszcze coś tutaj jest. A, o, okej, dobra, okej, dobra, dobra, czyli trzeba poklikać, mówisz? Znaczy tutaj poklikajcie, tutaj są pełne diamenty. Let's go, mam! Ej, jakie rzeczy! Nie zdążyłam! Mikrofon! Ej, nie patrzcie. No, to się włącza, aparat można ukraść ten. Obiektyw, pa, uś. Ale niestety go ten. Nie, nie niszczcie, nie niszczcie, uważajcie. Bazuka. Nie, bez bazuki tutaj, typie. Ej, dobra, bardzo ładna tajna baza, fajnie ukryta. Tylko tak właśnie nie ukryłaś jej do końca, bo tutaj tak naprawdę bardzo łatwo można było wejść do tej tajnej bazy. No wiem, pytałam Szymona, jak się nazywa ta klapa i mi nie chciał powiedzieć. Ej! To niedobrze, dobra, chodźmy do Pickersa. Zobaczymy, jak Pickers swoją tajną bazę ukrył, czy w ogóle gdzie się ukrył, dobra? Ona pewno znajdzie, to jest łatwe. Na to się już patrzycie, nie? Patrzycie na tą bazę. Łatwo! No nie wierzę! Znaleziona tajna baza w sekundę! Ej, co tu jest? Ej! Co tu się tak pali? Ej, typie! Jakie rzeczy! O! Diamentowe bloki, Pickers! Ej, dobra, to jest nieźle postarane, niezła tajna baza, brachu. Ej, dobra, muszę przyznać szacunek. Dobra, lecimy teraz, widzowie, w ostatnią, ostateczną, finałową rundę. Dobra, widzowie, finałowa runda. Tutaj nie mogę odpuścić. Muszę zbudować taką tajną bazę, której nie ma szans, że znajdą, bo chcę się z nimi teraz założyć o jakieś, nie wiem, 500 zł. Dobra, lecimy. Zrobimy sobie chyba, myślę, właśnie na tej skrzynce tajną bazę, ponieważ ona... Chociaż nie, no tutaj znowu... No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo zobaczcie, to tak widać. Nie wiem. Dobra, mam pomysł. Patrzcie to, widzowie. Zrobimy ich po prostu w konia. Patrzcie, tutaj będzie wszędzie pełno skrzynek, tak naprawdę poustawianych, że niby sobie tutaj, widzowie, odłożyłem itemki, bo coś tam potrzebowałem i tak mi się akurat złożyło, że musiałem tutaj mieć te itemki, chociaż nie wiem. No nie, no to widać. To widać bardzo. Czekajcie, tego dirta zmienię. Tego dirta zmienię pod tymi skrzynkami, to może to będzie robić... O! Dzięki temu nie będzie tego widać. Patrzcie, to będzie wyglądać idealnie. Oj, dobra, tutaj zniszczyłem przez przypadek, dobra. Pykniemy tutaj tak, dobra, okej. Ale widzowie, to nie będzie nasza sekretna tajna baza. To będzie tylko podpucha, na którą oni zmarnują cały swój czas i dzięki temu totalnie tej bazy nie znajdą, bo tutaj nawet nie będziemy nic budować. To się będzie tutaj, widzowie, normalnie otwierać. Co jest? O, właśnie, otwiera się, dobra, już myślałem, że coś nie będzie działać. I oni będą myśleć, że coś tutaj jest, widzowie, że coś tutaj jest ukryte, a tak naprawdę nasza tajna baza to będzie Herd Door. I to zrobimy, widzowie, tutaj, zobaczcie na to. To akurat wygląda fenomenalnie, bo to... O nie, dobra, to się robi w ten sposób, dobra. Czekajcie, jak to się otwiera? Halo! Halo, tajna bazo! Otwórz się! Ej, nie wiem, kto się otwiera, widzowie, co jest? Chwila. Roba stack TNT? Halo! No nie! Zepsute! Zepsute to jest! To nie działa! Albo ja coś źle robię, widzowie, no nie! To będzie teraz brzydko wyglądać, dobra, to tego nie możemy użyć. Nie, ale mi się teraz, kurczę, cały plan zepsuł. Decoy door? A co to jest? Dobra, to jest... Aha, bo to jest... Dobra, to jest jakaś, że ten... dobra. A tutaj postawimy... O, dobra. I teraz jak to się kliknie chyba, tak? To się otwiera. O, otwiera się, dobra, a to się tutaj otwiera. Dobra, tylko że ja to źle postawiłem, nie! Dobra, czekajcie, ja wiem, jak to zrobimy. Postawimy tutaj, weźmiemy TNT, trzeba stacka wydropić, żeby to się zniszczyło chyba. Więc zróbmy to, pyk. Okej, dobra, i to się nam elegancko tutaj zniszczyło, dobra. I postawimy to w innym miejscu, patrzcie, że to będzie tutaj. Okej. A te drugie miejsce będzie tutaj, patrzcie. O! I teraz to tutaj chyba się będzie otwierać. Dobra. Tylko tutaj to zrobimy, zabudujemy to, żeby tego w ogóle widzowie nie było tutaj widać. O, dobra, zrobimy tak. Dobra, sprawdźmy to. To się tutaj zrobi, o.
Nie, to się otwiera, dobra. A to się tutaj, patrzcie, otworzy. Ale jaja. Dobra, tylko nie mogę... Nie mogę tutaj niszczyć. Czekajcie, muszę wejść bardziej do środka, dobra. O, i tutaj już mogę, dobra. Ja nie mogę. Tutaj będzie nasza tajna baza. Oni się tego nie będą spodziewać. No totalnie nie ma się szans, że będą się tego spodziewać. Bo zobaczcie, to się normalnie im otworzy i nie będą mieli takie ale tutaj nic nie ma, dlaczego ta tajna baza nie działa? A ja będę miał takie: typie, błagam cię, to w ogóle nie jest moja tajna baza. I tutaj, widzowie, będzie moja tajna baza. O, ale nie będziemy się nad nią jakoś bardzo starać, widzowie, ponieważ to jest finałowa runda, więc ja tutaj zrobię to jakoś szybko. Okej, widzowie, zrobiłem to po prostu w taki sposób. Bardzo mała tajna baza, są łóżeczka, jest biurko, gdzie jest kompik. Myślę, że nie ma tutaj zbytnio co przyciągać, ale ja jestem bardziej ciekaw, gdzie moje młodsze rodzeństwo ukryło swoje tajne bazy w tej finałowej rundzie. Gdzie jest tutaj teraz Werka? Dobra, sprawdźmy to. Werka jest... Okej, ona sobie tutaj coś wypełnia w środku, dobra. I gdzie ta tajna baza jest? Dobra, do niej się wchodzi... Ej! Jak się do tej tajnej bazy wchodzi? Co jest? Czekajcie! Jest kilka... Aha, pod fontanną, dobra, okej, dobra, Werka. Czyli ty masz tajną bazę pod fontanną, dobra, a Szymon? Ej, co robi Szymon? Ej, on już zbudował chyba swoją tajną bazę, ty. Już zbudował swoją tajną bazę i on tylko czeka, żeby nam pokazać. No nie, czyli teraz nie będę mógł go... On mi ścianę wysadził! Co za typ! Dobra, nie mogę, nie? Dobra, moja tajna baza, widzowie... Co jest w ogóle? Ten villager, Jezus, jak to dziwnie wyglądało, widzieliście to? Dobra, moja tajna baza jest gotowa, tylko muszę ją zamknąć. Tutaj zamknijmy te drzwi, o, żeby ona się tam zamkła, żeby jej totalnie, widzowie, nie było widać. Dobra, ja myślę, że jesteśmy gotowi. Zobaczymy, czy młodsze rodzeństwo teraz tą bazę znajdzie. Powodzenia w szukaniu mojej tajnej bazy! Założę się o miliard złotych, że jej nie znajdziecie, nie ma szans. Vera... Uuu, jest coś. No, Vera, no powodzenia. No ty znowu to niszczysz! No bo coś zniszczyła. Nie klika się w to tak, o. No nie, Vera otworzyła. No nie, no Vera... Nie. No już? Jakie fajne. Dobra, ale no zobacz, co jest w środku, No zobaczymy, proszę. Otwiera. Otwiera się. Nic nie ma, to podpucha, to nie jest moja tajna baza. Moja tajna baza jest gdzie indziej, no. Spadowa, o. Na zewnątrz czy w wodzie, pod ziemią? Jest ukryta bardzo dobrze jest ukryta. Jest na, no, jest w takim miejscu, no. A to, zobaczyłeś to już? Ej. Oho. Ej, ale to nie jest, to jest też podpucha. Oho. To nie jest moja tajna baza, to jest podpucha. Dobra, pokażę wam, chodźcie, bo nigdy nie znajdziecie. Moja tajna baza to to. No to dalej to jest. Gdzie? Nie... To. Co? To się otwiera tutaj! Jeżeli tam się kliknie, to się otwiera tutaj tajna baza. I tu jest zrobiony secret base. Elegancko, taki malutki wprawdzie, ale stwierdziłem, po co większy, tu mi wystarczy na jedną osobę. I zobaczcie teraz, patrzcie, chodźcie do mnie, pokażę wam coś, nie wysadzaj, patrz. Tutaj jak pójdziecie, patrzcie w tamtą stronę, patrzcie, to zamykam, nie? I patrzcie, co się tam dzieje, patrz. To się zamyka! No nie da się, to jest secret base, to jest ukryte totalnie. Dobra, idziemy do was. Sprawdźmy, gdzie są wasze. Werka, gdzie by mogła Werka ukryć tajną bazę? Ja myślę, że tutaj. Ja myślę, mój nos prowadzi mnie do... No, w tej studnicy jeszcze nie było, musi tam być. Vera, co? To było serio? Słabe, ja wiedziałem, że tam będzie baza. Tu jest baza, nie mogę, Vera, co to jest? Jaki secret base, co tu się dzieje, Vera, co ty zrobiłaś? Niestety, nie? Moja baza jest taka mała, ponieważ gdziekolwiek nie zniszczę paru bloków. To co? Chwila. No, to co się dzieje? Dobra, chodźcie wyżej, chodźcie, pokażę wam, o co chodziło. No, moja pokaż. Baza miała być tutaj, ale tutaj gdziekolwiek nie zniszczyłam parę bloków, gdzie... Wszędzie jest woda, o nie, najgorzej, dobra, no masz dobrze. Ale nie, po prostu tam, a tam to już w ogóle, bo tam... Są właśnie, tutaj to. A, że jaskinia i creepery, dobra, Vera, no to dla twojego bezpieczeństwa dobrze w sumie, że tutaj nie świrowałaś i nie robiłaś nic więcej. Dobra, zobaczmy, gdzie będzie Pickers. Dobra baza, fajny pomysł na bazę. A zobaczmy Szymon, dobra, gdzie ukrył Szymon? Dobra, Pickers, jakaś ma... Widać gołym okiem tą bazę. Tak? Po wejściu od razu, no. Tu? Nie. Tylko tu nie chodzi o to, jak ona jest ukryta, tylko co w niej jest. Aha, dobra, czekaj. Tajna baza, ej, nie, no nie widzę. Jak z gołego oka widać? Nie widać. Czekaj. Widać, Rejmo. No ty widzisz, bo masz... Tu? Nie. Aaaa! Jest, dobra! O, tak myślałam. Ale fajne na pochodnie, tego jeszcze nikt nie zrobił. Tutaj widzę na drzwiach, dobra, tylko muszę... Nie. Co jest? Ej! No nie niszczy, nie niszczy. Że pochodnia! Pochodniami to zrobił cwaniak! I lecicie w pułapkę! Aha, czyli to jest fejkowa tajna baza, czy co?
Nie, no taka tajna baza, ale taka... A, czyli taka tutaj tajna baza po prostu na wroga, żeby go podkusić. No dobra, dobra. Widzowie, napiszcie w komentarzu, kto dzisiejszy pojedynek na budowanie tajnych baz wygrał. Subskrybujcie koniecznie kanał i wpadajcie na nasze Instagramy. Obserwujcie mnie i moje młodsze rodzeństwo na Instagramie.